Wszyscy przyglądają się, czy naprawdę nie mam. No zobaczcie, nie mam. Jak mogę strzelił, nie mam. Wojtek, sprawdź. Nie ma. Nic się nie dzieje. Dziękuję, że Państwo przyszli. Nie sądziłem, że konferencja na temat łupieżu jest w stanie zgromadzić tak liczne grono zainteresowanych tym osób, także bardzo nam miło. Pani notuje też wszystko cały czas bardzo dobrze. Bo ciekawe rzeczy padają. 2,5 kg mikrobiomu nosimy na sobie. Dwa. Ja 2,5 jestem większy, tak. Hi. Do you speak Polish? A little bit. Dobra, okay, so we will switch to English, no worries. Wojtusz, no to proszę. Chciałem się zapytać, chciałem Waszą Ekscelencję ambasadora zapytać, czy to pierwsze pojawienie się ambasadora w tygodniu publicznie? Tak. Można powiedzieć, że to jest moje pierwsze spotkanie z publicznością łaknącą informacji o tym, jak to jest być ambasadorem szamponu przeciwłupieżowego. Jakbyś mi chciał to zapytać, jest wspaniale. Co chwilę ktoś podchodzi i sprawdza, czy faktycznie moje ramiona są czyste. To jest odpowiedzialna rola. Mam inne pytanie do Ciebie. Z jakim zwierzakiem Tobie się kojarzy łupież? Bo myśmy tutaj mówili o komarach, nie, że... Ze zwierzakiem koniecznie musi być, tak? Bo miałbym taką postać, która mi się kojarzy, ale to może nie jest na to spotkanie odpowiedź. Zbyt ważny człowiek, żeby o nim mówić teraz głośno. Natomiast kojarzy mi się, czekaj, z niedźwiedziem polarnym. Bo łupież zawsze kojarzył mi się z płatkami śniegu spadającymi na klapy marynarki czy na ramiona. A śnieg, no to wiadomo, miś polarny, kolor biały. Nie wiem, czy trafiłem, czy coś wygrałem. Powaga sytuacji. Widziałem, że rozdawałeś się żyki ludziom, którzy odpowiadali na pytania, więc jakbyś to mógł pani to... Pani dla wszystkich, więc jest tutaj poprzez... Podzieli się pani? No, tak. Super. To razem popełnimy węglowodanowe samobójstwo w takim razie. No dobrze, i co tam, Wojtuś, u ciebie jeszcze? Co, Marcel? Ja mam takie pytanie. We love working with you. And I hope that everyone agrees that what you've done with Poniemam is amazing. How do you love working with us? Oh, I love working with you. To be honest, I'm pretty flattered that you've chosen me, because previously two other greater than me Polish icons were ambassadors for Head and Shoulders, meaning Robert Lewandowski and Krzysztof Ibisz. So I'm taking over the legacy, you know. And I saw Krzysztof was getting younger and younger by rubbing the shampoo in his head, so I'm trying to be 30 again. But you also look very good after 40. Yes. Też dobrze wyglądasz po 40, co? To prawda, tak, ale nie aż tak. So speaking about how much I love this cooperation, I love it because you let me be crazy for money, I would say, because I do all these things that I usually do, you know, saying silly things and being funny. And the more crazy idea I have for the social media cooperation, for example, like doing the interview with the shampoo on the sunbed, you say, well, great, do it, it's fine. So I'm pretty pleased, yes. Każdemu polecam taką współpracę. No to ja chciałem zapytać teraz o to, żeby się uchylił rąbka tajemnicy tej współpracy. Rozumiem powoli, skąd na Twoich mediach społecznościowych te wszystkie zdjęcia Ciebie wykremowanego na leżaku z szamponem. Jak to w ogóle było nagrywać reklamy, gdzie byłeś kowbojem oskarżonym i połamanym? To było ciekawe, bo ja sądziłem, że nie zapakują mnie naprawdę w gips, że przyjdę sobie na zdjęcia, że jakiś miły pan potem jakoś w postprodukcji nałoży filtr, no nie wiem, zrobi coś takiego, żebym ja mógł czuć się tam komfortowo. To takich dwóch oprawców ze szpitala, takich prawdziwych gipsiarzy, którzy normalnie składają połamane kończyny, wzięło mnie w obroty i w ogóle nie było żadnej taryfy ulgowej. Zapakowali mnie dość ciasno, jeszcze jeden drugiego motywował, weź go tam ciaśniej dociśnij, żeby się nie ruszał. I jeszcze tu miałem taką nadzieję, że ta scena będzie trwała, nagrywanie tej sceny będzie trwało, no nie wiem, może z pół godziny, 40 minut, no bo ileż można filmować moment, w którym człowiek leży na łóżku i coś tam próbuje wybełkotać. Okazało się, że agencja, która przygotowywała ten spot, bardzo profesjonalnie podeszła do sprawy. Chciała mieć wiele dubli, więc ostatecznie leżałem zabandażowany i zagipsowany przez dobre 4 godziny. I złośliwość rzeczy martwych polega na tym, że jak tylko mnie zagipsowali, to natychmiast mi wszystko zaczęło swędzić. Oczywiście nie na głowie, bo nie mam łupieżu, natomiast wszędzie indziej, gdzie też nie mam łupieżu, już było nie za dobrze. No i poprosiłem jednego biednego... Jak się drapałeś? No właśnie, poprosiłem biednego operatora światła, który akurat w tym momencie miał mi roboty, żeby
wsuwał mi taki kawałek papierka za gips i on stał i tak mnie tym papierkiem tam szurał, że tak powiem. Nie pomogło, nadal mi spędziało. Ale może innych przyjemności dostarczyło? No Wojtek, to już takie rzeczy, to sobie potem prywatnie poopowiadamy. Natomiast bardzo mi się podobało to, że mogłem jednego dnia spełnić swoje życiowe marzenie i wcielić się w kilka ról filmowych. Zawsze czułem się takim nieodkrytym talentem. Niestety stacja TVN nie postawiła na mnie w tej dziedzinie. Nie zagrałem za bardzo w żadnym serialu. Raz w Na Wspólnej miałem epizod, gdzie zagrałem trupa i wycięli to w montażu, także mam traumę. A tu dostałem szerokie pole do popisu, bo jednego dnia zagrałem i Oskarżonego w sądzie, i kowboja. Wszystko jednego dnia? Tak, nad którym znęcają się oprawcy. I to wszystko było tak realistyczne, że naprawdę poczułem frajdę z bycia aktorem. Zrozumiałem, co mówi, co ma na myśli, nie wiem, Maciek Sztur, mówiąc, że w tym zawodzie najbardziej mi się podoba to, że może przez chwilę pobyć kimś, kim nie jest, typu, nie wiem, seryjnym mordercą albo kimś takim. Więc it was fun, podsumowując. Marcin, nie boisz się, że teraz na zawsze zostaniesz Marcinem, który nie ma łupieżu, Prokopem? Dobrze, że dodałeś, który nie ma łupieżu, bo jakbym miał zostać Marcinem, który nie ma, no to byłoby ciężko każdemu na ulicy udawać, że jednak ma wszystkie palce na przykład. Natomiast nie, bo uważam, że ta reklama, ta kampania jest zabawna przede wszystkim, że jest nienadęta, że jest pełna dystansu, a ja tak staram się o sobie myśleć jako o człowieku, który raczej z poczuciem humoru idzie przez życie i niespecjalnie się w tym życiu napina. I jak przyszliście do mnie z propozycją kreatywną, no to od razu kliknęło. Nawet jeszcze nie gadaliśmy o innych pryncypialnych sprawach związanych z moim występem, a już wiedziałem, że to zrobimy. Także mogliście dać mnie i też bym zrobił. Zdradzam teraz sekrety naszych intymnych dyskusji, tak. A ty używasz? Oczywiście. Okay. A nie widać? Nie, dobrze, też nie widać, dlatego się tak pytam. A brodę też można być szamponem Head & Shoulders, czy na brodzie nie ma łupieżu, jak to jest? Nie, na brodzie nie ma się łupieżu. Nie ma nigdy? Nie ma łupieżu. To ludzie powinni mieć brodę na głowach, to by nie trzeba było tego szamponu sprzedawać. To nie byłoby dla nas korzystne. Ja, no jasne, okej, no to wycofuję się z tej koncepcji. Ale próbowałem. Masz ostatnią szansę, jeśli nie to... Trochę presji się udało.